Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie, drodzy widzowie. Dzisiaj po raz kolejny tutaj goszczę w Waszych domach. Porozmawiamy dzisiaj na temat, jak poprawić swój wzrok oraz jak sprawić, aby nasze włosy były piękne, lśniące, odrastały. Ci, którzy mają ich niedobór. Moim Państwa gościem jest Piotr Lewandowski. Witam. Witam Państwa. Witam Ciebie. To już kolejne spotkanie, skoro jesteś Ty, to jest metoda samoleczenia. To warto wykorzystać mój pobyt tutaj. Tak. Chociaż mówiąc szczerze, mógłbym sobie przyjechać, nie przyjeżdżać i tam siedzieć na Skype'ie. Ale atmosfera Wrocławia i studia jest wspaniała. Tu jest atmosfera związana z tym, że moim zdaniem są bardzo porządni ludzie, przeważnie rodziny emigrantów ze wschodu, którzy zostali potrzebowani przez Ukraińców, jak wiemy. I tam jeszcze ta kultura polska i empatia do ludzi została i młodzież to kontynuuje. A co to ma wspólnego z włosami? Piotrze. Ma wspólnego też z włosami, w ogóle z całą akceptacją samoleczenia, metody samoleczenia, ponieważ ja pierwszy swój wykład, duży wykład, zrobiłem dla studentów polonistyki. Kiedy to było? We Wrocławiu. O, Wrocław. I to było w latach 70. Nie, moment, 79 był, początki lat 80. I zawsze byłem byłem rozumiany, bo były sytuacje na przykład w Warszawie, że ludzie w ogóle nie, jak to trzymać ręce na głowie i co to ma dać? A tam a we Wrocławiu to młodzież rozumiała i myślę, że te rodziny, no już są, ta młodzież jest dorosła, i która ma własne rodziny, myślę, że kontynuuje znajomość tej metody u siebie i wśród swoich bliskich przyjaciół. Także to tak to wygląda i tu z chęcią przyjeżdżam. Natomiast no, wydawałoby się włosy, to czy tam nawet wzrok, prozaiczna sprawa w stosunku do nowotworów, tak, różnego rodzaju chorób nieuleczalnych. Według naszej współczesnej medycyny, to też, proszę Państwa, wszystko można leczyć. Wszystko macie w książeczce opisane, jakie choroby. Również autyzm, gdzie mnie bardzo skrytykowano, że to niemożliwe, żeby autyzm był wyleczony. Takie stowarzyszenie. Metoda sama w sobie bardzo prosta, bo polega na trzymaniu rąk na głowie. Rąk na głowie, ale wyrównuje się po elektromagnetyczce i to naprawdę leczy. Uzdrawia. No i stwierdzono, że to niemożliwe, bo by wszyscy, wszędzie by to stosowano. No jest tylko jedna sprawa, wszędzie by stosowano, ale oni by nie mieli pieniędzy. Tak? No, kto będzie chodził na zajęcia i płacił olbrzymie pieniądze, jeżeli on może swojemu dziecku pomóc. Ale tutaj jesteśmy przy tych włosach, szczególnie łysienie plackowate na przykład. Szczególnie występowanie wypadania włosów lub osłabienia się włosów w przypadku chorób tarczycy. Ty widać, że nie masz z tym problemu. No, u mnie jest gorzej, bo te włosy jednak wypadają. Ale ty trzymasz ręce. A ty trzymasz? Nie. No, no. Zależy gdzie. To na nie, głowie. Jak nie trzymasz, to przynajmniej dwa razy dziennie musisz podtrzymać ręce, żeby włosy nie wypadały. Ba, nie tylko żeby nie wypadały, ale żeby rosły te włosy. Bo u mnie ja miałem. Tych, których jeszcze nie ma. Tych, których już nie ma. Albo. Okay. No. Albo jeszcze nie ma też, ale głównie to tych, których już nie ma. Na przykład mogły wypaść na skutek jakiejś choroby, na przykład bardzo często przy silnej grypie wypadają włosy. No, wiele teraz powodów jest i stres. No jest. No, niedobory, tak, ale no,
pomijamy tutaj czy, sprawy genetyczne, gdzie dziada, pradziada. Były łysy. Mężczyźni byli łysi, Może nie łysi, ale... Z deficytem włosów. I mieli tak, jakieś zatoki. W każdym razie to się stale powtarza to, że ludzie nie trzymają rąk na włosy. Na głowie. Na głowie rąk, stosując tę metodę, tak? Bo to jest metoda, która polega na położeniu rąk na głowie. W jakiej pozycji? Tą sobie tam znajdę. W każdej pozycji będzie działać. Aha. Spokojnie. Jest 8 pozycji i co byśmy nie trzymali, to zawsze działa, dlatego że metoda działa na cały organizm. Ale głównie na pozycję tam, gdzie zakrywamy ośrodek, który zawiaduje chorzącością ciała. Więc prawa półkula rządzi lewą połową ciała, lewa prawą, tak, i sobie już dojdziemy. Trzeba mieć, proszę Państwa, książkę, bo jak nie będziemy mieli książkę, to możemy sobie krzywdę zrobić. Od tego zaczynamy. Książka jest dostępna chociażby na stronie tutaj Piotra Lewandowskiego, ale może i w Samoleczenie metodą Empiku też była chyba, tak, czy nie? Proszę? W Empiku. W Empiku nie ma. Nie ma, ale była? Była, ale jest w księgarniach Świat Książki. Świat Książki. I jest w księgarniach wysyłkowych do kupienia, Bonito, Senka, powiedzmy sobie, Potęcikowo i inne w ogóle wszystkie księgarnie mają to. Książka ogólnie jest bardzo przystępnie napisana. Też czcionka jest dosyć spora, więc można w każdym wieku, a o wzroku też będziemy rozmawiać, czytać, niekoniecznie używać okularów. Są odpowiednie rysunki, czyli dla tych wszystkich, którzy chcieliby już od razu, kiedy poczytam książkę, zacząć stosować trzymanie, to w jaki sposób, gdzie, no jest, na co? Jest też płytka CD, gdzie ja pokazuję, jak układać ręce. To jest ważne. To jest aż 70 minut filmu. Proszę? 70 minut filmu. 70 minut, tak. Jest to oglądać, są wyleczeni i też rys historyczny i uzdrowieni, tak. Macie tu Państwo schematy i trzeba zakryć ośrodek, który zawiaduje chorzącością ciała. W każdym bądź razie, proszę Państwa, włosy się wzmacniają i jest takie małżeństwo, gdzie Pani stwierdziła, że miała bardzo osłabione włosy, to teraz się te włosy zaczęły kręcić, zgęstniały, a mężowi zaczęły odrastać. A był łysy. To można powiedzieć jako skutek uboczny też trzymania na coś innego. Na coś innego, tak. Rosną włosy. Jest poprawa. Ale byle na głowie, a nie na plecach. Nie, na głowę. Tam, gdzie powinny. Tam gdzie powinny. Także no, jest to ważne, szczególnie po operacjach, bardzo często również po operacjach nowotworowych jest wypadanie włosów. Proszę Państwa, nie tylko, że sobie włosy wyleczymy, poprawimy, wzmocnimy te włosy. Kondycję ich. Natomiast jeszcze wyleczymy też i poważne choroby. Natomiast jeżeli chodzi o wzrok, to czym wcześniej zauważymy, proszę Państwa, pogorszenie wzroku, tym szybciej jak zadziałamy na wzrok, jest tam bodajże 3 pozycje, a głównie jest najważniejsza, bo ośrodki wzroku są z tyłu, ale nie zawsze. Czasami zezy będziemy liczyć w innej pozycji. To proszę Państwa, czym wcześniej, jak widzimy, że nam się pogarsza, tym szybciej będzie następował efekt. Poprawa wzroku, efekt. I było tak niedawno, bo ja rozmawiam z osobami, które się wyleczyły z różnego rodzaju chorób na moim kanale Piotr Lewandowski TV, YouTube. Jest ponad 100 filmów, gdzie rozmawiamy na sprawy poważne, sprawy wyleczeń, chorób. Uzdrowień też, tak. Uzdrowień z chorób, które
budzą do tej pory wątpliwości specjalistów, żeby to było w ogóle możliwe, no bo na przykład porażenie mózgowe, tak, jak to jest możliwe, autyzm, jak to jest możliwe, sklerodermia, jak to jest możliwe, tak zwana twardzina. Proszę Państwa, jest bardzo dużo chorób kobiecych, HCV. Możemy, organizm dąży do równowagi wewnętrznej i usuwane są wszelkie zakłócenia. I czy chcemy, czy nie chcemy, proszę Państwa, bo w tą metodę nie trzeba w ogóle wierzyć. Jeżeli będziemy trzymali ręce na głowie w odpowiednim czasie, to jest wszystko opisane w książeczce, to uzyskamy efekty takie, że wyleczymy się też i z poważnych chorób, na przykład chorób nowotworów piersi, trzustki, wątroby, no i też grypy. No, cały organizm się odbudowuje i czy chcemy, czy nie chcemy, jeszcze raz powtarzam, każdy będzie... Poprawa jest widoczna, tak? Tak. Dobrze rozumiem, będzie w stanie to zastosować i poprawa jest widoczna i też są pełne wyleczenia. Jak? Parcie z tym leczeniem, ale dobrze. Chodzi nam oczywiście o uzdrowienia, proszę Państwa, bo nie jesteśmy tutaj specjalistami w leczeniu. Na swoim kanale na YouTube wypowiadają się ludzie, którzy doświadczyli tego przez wiele lat, bo to nie o to chodzi, żeby podtrzymać jeden dzień czy dwa dni. To niestety jest żmudna terapia. Smutna, tak. Dlatego mówię, że czym szybciej zdiagnozujemy chorobę i zaczniemy stosować metodę, tym szybciej się wyleczymy. Natomiast jeżeli są choroby zadawnione, na przykład takie jak cukrzyca, no to już trzeba kawał czasu poświęcić, żeby wyleczyć się z cukrzycy. Nie? Bo zwykle o cukrzycy to się dowiadujemy dopiero jak się źle czujemy, czy pójdziemy na badania i nam lekarz wykaże, że mamy cukrzycę, ale też można również pozbyć się cukrzycy. No i pamiętajmy też, jeżeli ktoś ma zeza, czy dzieciaka z zezem, to też sobie da radę, żeby ten wzrok mu się poprawił, czy astygmatyzm, czy powiedzmy sobie krótkowzroczny, dalekowzroczny, to wszystko będzie dążyło do normy, bo organizm przy stosowaniu tej metody wyrównuje swoje pole elektromagnetyczne, które buduje i kształtuje nasz organizm. I proszę Państwa, i odbudowujemy cały organizm. I czy chcemy, czy nie chcemy, jeszcze raz powtarzam, będziemy zdrowi. Piotrze, jak myślisz, co przyniesie przyszłość, jeżeli chodzi o metody samoleczenia BSM? No bo póki co nie masz następcy, osoby, która by chciała, mogła propagować tą metodę. Czy myślisz, że za, nie wiem, 20 lat ta metoda zupełnie pójdzie do lamusa, mówiąc brzydko, i nikt o niej nie będzie wiedział? Słuchaj, ona nie pójdzie, dlatego że Jezus przewidział stosowanie tej metody. I ja tutaj zawsze się powołuję na wypowiedzi, bo tu są zdjęcia świętych twórców religii. Tak. Natomiast jest Jezus, który jakby jedyny zauważył, że będziemy tę metodę stosować. I co powiedział Jezus? I tu się powołam na Nowy Testament, tylko tłumaczony z greckiego. Więc to jest tłumaczenie, którym się posługuje prawosławni i protestanci. Stare, dlatego że jest stare, tak? Żeby nie zmieniać słów, bo w tłumaczeniu z łaciny jest, są inne wyrazy i inne mają znaczenie. Na przykład tutaj jest powiedziane, Jezus mówi, węże, to jest Nowy Testament, Święty Marek 16-18, węże. Węże, fale elektromagnetyczne brać będą, a co by śmiertelnego pilnie nie zaszkodzi. Fale elektromagnetyczne jest przeze mnie dopisane. No bo jakie węże? Co mają węże wspólnego z leczeniem? Nic nie mają wspólnego. Kto będzie brał węże? Trzeba po prostu uspołczyśnić język wyrażający określone zjawiska. No przecież
To jest tylko symbol fali elektromagnetycznej, tak? I teraz jest dalej. Na niemocne, na choroby ręce kłaść będą, a dobrze się mieć będą. Nie na chorych, jak jest tłumaczenie z łaciny, tak? Mhm. Bo wtedy jak powiesz na chorych, ręce kłaść będą, to znaczy musi być druga osoba, żeby leczyła tego chorego. Natomiast jak powiesz na niemocne, czy na choroby, ręce kłaść będą, to wszyscy mogą to stosować, tak? Wszyscy chorzy na sobie. Tak. Czyli że jest to samoleczenie. Więc to jest niemożliwe, żeby samoleczenie nie przetrwało. Ja skąd nie mówię, pomysł, że ono się żeby... będzie rozpowszechniać, bo na przykład mamy teraz depopulację, tak? I książkę Klausa Schwaba, który pisze o tym, że mamy, ma być kilka miliardów ludzi mniej. Więc ta metoda im strasznie nie pasuje, tak? Skąd pomysł, żeby zamieścić tutaj twórców religii na okładce? Pomysł jest taki, żeby przekazać, że metoda jest równa dla wszystkich. Nieważne, kto jaką wiarę wyznaje, kto kim jest, tak? Nieważne, czy on jest biały, czy czarny, czy Żyd, czy Arab. Jeżeli zastosuje tę metodę, to będzie wyleczony. I o to chodziło tutaj. I na okładce specjalnie nie wyróżniałem Jezusa, ale już tutaj w tych cytatach z tego, co mówili, to ci twórcy, no to Jezus tutaj rzeczywiście przoduje. Także mam swoje lata, mam już wiele spędzonych i wiele doświadczeń lat z chorymi i potrzebuję kogoś, kto jest w odpowiednim wieku, powiedzmy w granicach 30 i wzwyż lat, który chciałby, ale nie, który by chciał to pociągnąć i rozpowszechniać na zasadzie działalności fundacji. Oczywiście to nie musi być działalność charytatywna zupełnie, bo przecież jeśli ktoś poświęca czas swój, to potrzebuje też i z tego żyć jakoś, tak? I tutaj myślę, że gdyby ktoś zajął się rozpowszechnianiem metody w innych językach, nie tylko w polskim. No właśnie, zaczął od książki, prawda? Żeby przetłumaczyć ją na francuski, angielski. Dotłumaczyć, bo ona jest przetłumaczona, tylko ja ją po prostu te tłumaczenia poprzednie nie chcę podawać, dlatego że doszło wiele informacji takich, które mówią o tym, że może być niebezpieczna, jeżeli nie będziemy się stosować do tych wszystkich. Czyli tak naprawdę, Piotrze, niewiele trzeba dotłumaczyć, bo już jest... Nie, rzeczy są. W jakim języku jest przetłumaczona? A to w pięciu. Niemiecki, francuski, włoski. Trzy strony, ale to nie problem jest. Tylko problem jest tego typu, że powinien być człowiek, który by się zaangażował, miał chęć. I potem to promował rozpowszechniać tą metodę. Czyli dobrze znać język również. No, na angielski. Jeździć z tą książką. Pisać do różnych wiesz, prac. Nie, może siedzieć w komputerze i dawać maile, powiedzmy sobie kampanię mailową, robić w internecie, robić, że jest tyle wyleczonych. Zawsze są ludzie, znajdziemy osoby, które będą chciały, pozwolą sobie zdjęcia zrobić. Dlatego, że to ta metoda uratowała tak dużo osób. Wejdźcie Państwo na ten samoleczenie metodą BSM, moją stronę. samoleczeniebsm.pl. No i wejdźcie przede wszystkim na kanał Piotr Lewandowski TV na YouTube i zobaczycie, jak dużo jest osób, którym pomogło. Jakość życia w ogóle się poprawiła. Zupełnie inny świat, bo ludzie się nie boją chorób, po prostu nie boją się, że umrą, że ktoś tam zatruje. No ale i tak umrą przecież, umrą. Każdy dobra, umrze. Ale no, umrą, ale... Zdrowo. Ale zdrowo umrą, tak. Jakaś alternatywa też jest. W późnym wieku. Okej. Okay. Piotrze, no, książka, drodzy Państwo,
nie jest obszerna. Ona zawiera podstawowe informacje, czyli to, co należy wiedzieć o tej metodzie. Jest rozszerzona od tego pierwszego wydania, bo tu już jest któreś z kolei wydanie. Tak, tak. Książka nie jest droga. 30 zł można zamówić zarówno u Piotra na stronie fundacji, jak i w tych księgarniach, które propagują takie metody, można zakupić. Można zakupić kilka egzemplarzy więcej, aby podarować. No właśnie, komuś. Teraz na Mikołajki. Mhm. Tak. Jako prezent. Jako prezent. Mamie, babci. Dlaczego akurat kobiety lubią stosować to bardziej niż mężczyźni? Wiesz, to dobrze wiedzieć. Kobiety niestety są bardziej narażone na choroby. Mhm. Weźmy na przykład, ile jest chorób kobiecych, a ile chorób męskich. Nie wiem. No i prostata, tak tylko. Jak to tylko prostata? No ale taka choroba męska typowa. Natomiast no nie, rak szyjki macicy, tam mięśniaki. No przecież mężczyźni dominują rak kości, jeżeli mówimy o nowotworach. Nie, 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 ale typowo męski. Nie. No po prostu no, poza tym kobieta jest... Co jest? Bardziej empatii ma, okay, do rodziny, do dzieci, tak, myślę, że tam lata tam nie zwracam uwagi, a dla kobiety zdrowie jest bardzo ważne, bo są dzieci, tak. Dla mężczyzn nie? Dla ciebie? Mężczyzna, wie pan, wie dopóki wie pan, nie zachoruje, to się nie przejmuje. No, to taki mężczyzna jest. Nie no, masz rację, natomiast to nie można chyba, wiesz, generalizować, że dla mężczyzn zdrowie jest mniej ważne, bo mniej, mają mniejsze znaczenie, bo nie wiem, nie wychowują dzieci. No nie, chyba. No, faceci się przyjęło, że mniej chorują, a częściej umierają. Faceci, tak. Faceci. Panie Piotrze. No, nie. Słuchaj, no, poza tym jest duża różnica. To jest taka ciekawostka. Na przykład jest przepuklina pachwinowa, tak? To mają, bywa tak, że ma i kobieta, i mężczyzna, tak, powiedzmy sobie. No, większość mężczyzn, ale ja jeszcze nie spotkałem się, żeby mężczyzna wyleczył taką przepuklinę. Uzdrowił. No, no nie da się, bo a to przepuklinę... Kobiety, a u kobiet co, wszystko się uzdrawia, tak. O, inny organizm jest. Odbudowuje się szybko. Masz też takie dowody? Tak, no to wiele razy. Że kobieta po prostu, nie tylko przepuklina, a czy te pooperacyjne jakieś, wiesz, no historie. Ja nie wierzę w to, Piotrze. Wzrosty nawet się nie robią u kobiety, bo organizm dąży do takiego stanu, w jakim się powinien znajdować i usuwane są nawet wzrosty w przypadku kobiet. Rozumiem, że proszę Państwa, na kanale Piotr Lewandowski Samoleczenie metodą BSM na YouTube można naprawdę posłuchać różnych wypowiedzi. No sam nieraz odwiedzam tam, rzeczywiście różne osoby dzwonią. Nieraz jak mówisz, mogą ci zarzucać, że są jakieś podstawione osoby. No nie są to podstawione, no nie, są to osoby, to widać, które po prostu znasz, bo oni od lat stosują i znają do ciebie. Ale wiele razy mnie słuchaj. Grożono w tych grupach różnego rodzaju, że ja panu przyślę dziennikarzy. A ja mówię, proszę bardzo. Do tej pory nikt nie przysłał. No to też jest. Ale czemu mieli przesłać dziennikarzy do ciebie? No, żeby mnie skrytykowali, że jak ja tak mogę, że bez leków można się wyleczyć. No. Proszę Państwa, ja też tutaj odbiegam. Przepraszam Ciebie, Piotrze, ale leki należy stosować, nie odstawiać samemu. Jeżeli ktoś ma przepisane przez lekarza. No dobra, ale jak leki nie działają, to co on ma zrobić? To jest inna kwestia. No, na pewno kontaktować się z lekarzem, ale tutaj dodatkowo można jako coś nie działa, innego. Nie działa lek, to po co ten lek? Tak? Obecnie jest wielu przyczyn, ale ja nie będę tutaj. Ty, Piotrze, nie zażywasz żadnych leków? Chorujesz na jakąś chorobę? Przepraszam, jeżeli proszę? Może. Chorujesz na jakąś chorobę? Nie. Jesteś zdrowy. Ja jestem zdrowy, bo sobie codziennie trzymam profilaktycznie ręce i nie choruję. I można powiedzieć, umrzesz zdrowo. Tak. Ale czy stresy, czy nerwice, zakładam rękę i nie ma problemu. I tak jest wszystkich wyznawców
którzy metody BSM, którzy mają książkę i żyją jakby w innym świecie. W lepszym świecie. Porozmawiamy jeszcze troszeczkę na temat właśnie wzroku, bo mówiłeś o zezie i tak dalej. Czy można sobie poprawić właśnie, wiadomo, że w książce można przeczytać, które to są układy na głowie, ale jak szybko może się zregenerować wzrok? Mówię, że czym wcześniej widzimy, że wzrok się psuje i zastosujemy metodę, tym bardzo kilka dni i wracamy do normy. A jeżeli ktoś ma już zaawansowane katarakty? Jak ma zaawansowane, katarakty, to może się spodziewać, że będzie gdzieś do roku czasu. Do roku czasu i będzie miał... Ale niemożliwe, żeby katarakta przeszła na przykład. Wszystko przejdzie. Męty przechodzą. Jakie męty? No takie, wiesz, zamglenia na szkliwie. Wszystko usuniesz. Zaćmy. No, próbować można. Nikt się nie zabroni, trzymać się. Nikt nie zabroni, głowie, dokładnie, tak. Proszę Państwa. To nie o to chodzi. Ale żeby się upewnić, to Państwo nie. Wejdziecie na ten mój kanał i ja tam rozmawiam, Piotr Lewandowski TV, i ja tam rozmawiam z wyleczonymi. Jest bardzo dużo osób, które wyleczyło wzrok, i posłuchacie, jak oni sobie leczą. Mhm. Przy czym jest dużo takich, na przykład naciśnienie i wzrok. Ale jak wpiszecie w lupkę wzrok, to wam się pokażą te... Ile nagrałeś już filmów łącznie? No ze 100, albo więcej. W każdym jakiś człowiek? To 2 lata, 3 lata ja nagrywam co tydzień nowy film. Systematycznie, w każdą niedzielę o godzinie 19. O 19 godzinie. Okay. Także zapraszam Państwa. Ja Państwu też bardzo, bardzo polecam, bo tak naprawdę no, można wiele powiedzieć. Każdy może na sobie sprawdzić. Cały czas podkreślam, nie odstawiamy leków. Można dodatkowo sobie po prostu potrzymać ręce w różnych układach. Nie, to, wiesz, co do odstawiania, bo tam nawet dziół niektórych nie można, ale ja piszę wszystko, wszystkie zastrzeżenia i uwagi ogólne. Są w książce. To są w książce. Trzeba po prostu... Bez książki lepiej nie próbować. No, dam taki przykład, że wystarczy, że ktoś je dużo czosnku i zastosuje metodę na serce, to pojedzie do szpitala. Ale nie dostanie ataku serca. Niedobrowolnie. Mhm. Nie można za dużo czosnku. Nie można łączyć pewnych rzeczy. No. No dobrze, w książce to jest, można zobaczyć, poczytać. Włosy zatem, rozumiem, że ty stosujesz od ilu lat? Od 40 lat, kiedy to próbujesz? Tak, tak. Pewnie trzymasz codziennie. A twoi rodzice? Zakola. Tata miał, tak. Ale to wiesz, nie narzekam. Mam słabe wprawdzie włosy, ale jest ich jeszcze na tyle dużo, że nie muszę się do łysego szyć. Polecam Państwu wszystkim, no, jakość życia, no po prostu. Pewnie, że niektórym jest dobrze w okularach i to... Innym łysy. Innemu nie, ale lepiej widzieć dobrze i mieć czuprynę. I działać dalej, czytać przede wszystkim, nie męczyć się przy komputerze. Także bardzo proszę. Proszę Państwa, odsyłam Państwa na stronę internetową mojego gościa Piotr Lewandowski, a myślę, że jeszcze Piotrze podasz swój numer telefonu, adres mail. 605-435-917 i adres mailowy głównie dla osób, których nie stać na książkę jest, tak, to, bo czasami tak jest, że nie może ktoś zapłacić i kupić książki. Za 30 zł, to wtedy niech napisze na fundacja@samoleczeniebsm.pl i dostanie książkę bezpłatnie. Wyjaśnić, uzasadnić. Fundacja mu prześle. I bardzo proszę też wspomagać moją działalność. Właśnie, to też chciałbym dodać, bo nawet tutaj w książce jest, proszę Państwa, można nie tylko 1% podatku na Fundację Samolecznie Metodą BSM. Numer KRS to 0000, czyli 40 15 390 393 i 1 na końcu, ale można również wpłacić dowolną sumę na konto Fundacji Samolecznie Metodą BSM. Pozwolę sobie tutaj, Piotrze, podać numer konta 70 10 20
1068 40 1702 01 74 11 72. No, są też podane do wpłat zagranicznych. Warto wspierać osobę, która właśnie no, promuje takie dobre rzeczy i tak naprawdę to nie jest kwestia jakiegoś dorobku czy zysku, ale szerzenia informacji, szerzenia wiedzy, a jak zobaczycie Państwo na kanale Piotra, tych osób, które doznały tego uzdrowienia albo przynajmniej polepszenia jakości, jest trochę, więc no, może warto samemu spróbować, ale to tak jak mówię, każdy musi sam to poczuć, czy chce, czy nie, i nie odstawiajcie sami bez wiedzy lekarza leków, pamiętajcie o tym. Jeżeli ktoś wie, w jakiej sytuacji obecnie znajduje się ludzkość, my wszyscy, to myślę, że ku przetrwaniu nabędzie książkę i polepszy swój stan zdrowia i życia i przetrwa mimo niezbyt optymistycznych mimo resetu wizji, jakie nam sprawia ten współczesny świat. Na to, że jeżeli ktoś zapyta, co zabrać na bezludną wyspę, metod tak BSM. Tak, to jest prawda, bo to często ludzie do mnie dzwonią, a wie pan, nie mam książki, zapomniałam, tak. To jest tak jak Biblia zdrowotna. No tak. Trzeba mieć zawsze. Piotr Lewandowski, moim Państwa gościem. Subskrybujcie kanał nasz, Piotra. Do zobaczenia, do usłyszenia. Tobie, Piotrze, bardzo dziękuję. Dzięki. Wszystkiego dobrego.